Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym poruszyć temat ras kosmicznych, które pojawiły się w pewnym momencie na naszej planecie. Są z innych systemów planetarnych. Chciałbym dzisiaj omówić rasę, która jest półczłowiekiem, półlwem. To jest rasa, która jest od wielu tysiącleci na naszej planecie. Jest to takim typowym przykładem takiej rasy będzie bogini Sekhmet, bogini córka boga Ra w Egipcie. Ona symbolizowała wojnę, jest właśnie formą pół człowieka, pół lwa. Są przedstawiane w różnych kulturach świata, nie tylko w Egipcie, również w Indiach jest statua Nisimha Devy, który obronił malutkiego chłopczyka Prahlada Maharadze przed jego demonicznym ojcem Hiranyakashipu, który miał na imię. Również jest przedstawiony jako żółtoskóry pół człowiek, pół lew. Właśnie ta rasa jest uważana za kosmicznych wojowników. Ta rasa jest uważana za kosmicznych wojowników w wielu kulturach świata, drodzy kochani. Posiadali moc psychokinezy, czyli mogli po prostu przemieszczać przedmioty za pomocą umysłu. Ich nazwa tej rasy się nazywa Urma. Byli oni sługami światła, czyli dobrej strony mocy, czyli cywilizacja, która chroni planetę, cywilizacja, która chroni życie, cywilizacja, która chroni prawo na tej planecie. Byli oni wielkimi wojownikami we wszechświecie. Nie tylko w czasach obecnych, ale również już o wiele, wiele tysiącleci wstecz również prowadzili wojny z Aszurami. Aszury to są takie cywilizacje półreptyliańskie, które po prostu chciały wielokrotnie robić inwazję na tą planetę. Urma wchodzą do akcji podczas inwazji złych cywilizacji. Kiedy jak planeta nasza jest zagrożona, jak również grozi kataklizm atomowy, totalna zagłada, wówczas Urma robią inwazję na naszą planetę. Właśnie w poprzednich czasach były pewne zagrożenia, były prowadzone wojny między półbogami, między różnymi cywilizacjami. Również rasa reptyliańska walczyła właśnie z Urma. I były po prostu różne sytuacje, gdzie trzeba było po prostu pomóc naszej planecie. Także właśnie tą pozytywną rasą, do tych pozytywnych ras zalicza się właśnie rasa Urma, która jest pół lwem, pół człowiekiem. I mają karnację jasno-żółtą, złotą karnację. Tak po prostu taka karnacja ich skóry. Ta planeta wielokrotnie była atakowana przez różne rasy, które nie były przyjazne ludziom. Również były takie rasy, które chciały jakby zniewolić ludzi, kontrolując ich szyszynkę, kontrolując ich duszę, kontrolując ich ciała subtelne. Szczególnie to mówię o Anunnakis, którzy byli w tym właśnie względzie specjalistami. I to była właśnie taka rasa, która chciała zdominować gatunek ludzki. Dlatego właśnie mówię o Urma, ponieważ jest to rasa przyjazna nam, jest to rasa, która jest dobra dla nas i rasa, która się troszczy o dobro naszej planety, o dobro naszej Ziemi. To by było na tyle ode mnie na ten temat. Ja jeszcze raz Was, drodzy kochani, zapraszam do linku pod YouTube'em, gdzie możecie zakupić nasz aronit, odpromiennik mineralny, bardzo zdrowy. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich, żegnam się i do widzenia.